Dobra, witam wszystkich serdecznie w wideoportalu WLC24TV w programie Studio Karolina. Dzisiaj moimi gośćmi Ewa Tarnowska oraz Maria Mańkowska, panie reprezentujące Włocławskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego. Chorobę popularnie zwaną SM, bo często pewnie pod tym hasłem słyszycie, jak ktoś do was mówi, że jestem chory na SM. No właśnie. Co oznacza ta choroba? Ja wiem, że to jest bardzo ciężka choroba, nieuleczalna, dożywotnia, no i ciężko się z nią żyje. I po was nie widać tego, chociaż zanim rozpoczęłam nagranie, pani powiedziała, ja nie mam dzisiaj dobrego dnia, dzisiaj się no, nie czuję najlepiej. Nie, bo jest pogoda, która wpływa, to jest jeden z właśnie z czynników, który wpływa na nasz stan fizyczny. Jesteśmy osłabieni, jak jest słońce, bo my na słońcu nie możemy przebywać. W wysokich temperaturach, jak jest taka duża susza, suche powietrze, to na nas bardzo źle działa. Wtedy są osłabione mięśnie, mamy albo przykurcza, albo zupełnie rozluźniony organizm, że jest, człowiek się kiwa, przewraca. Nie możemy wtedy zapanować nad naszymi ruchami przy takiej pogodzie. No właśnie, no to czym tak naprawdę objawia się ta choroba? Wie pani, przede wszystkim to jest drętwienie całego organizmu, tak zwane skurcze, przykurcze, to są bóle, bóle mięśniowe, bóle głowy, to jest brak czucia w rękach, można wziąć kubek i nie wiedzieć, że się go ma, można się oparzyć, to jest wiotkość organizmu, na przykład jak się idzie, ja tak miałam, że nie mogłam samodzielnie chodzić, bo upadałam, po prostu kolana się zginają. Czyli człowiek nie panuje tak przez mózg. Człowiek nie panuje nad mięśniami swoimi. Z takich z kolei innych objawów to jest tak, brak możliwości wyartykułowania tego, co się myśli. Często jesteśmy brani, że właśnie mamy jakieś zaburzenia intelektualne. Chwiejność, czyli jesteśmy postrzegani jako osoby pijane, to też jest takie charakterystyczne, jak chodzą po ulicy. Brak widzenia, to też jest w większości. Ale takie widzenie, że problem jest ze wzrokiem. Tak, to jest zapalenie nerwu wzrokowego. To może być wszystko. Udar często jest też mylony, bolerioza jest mylona. Są bardzo zbliżone objawy neurologiczne, które dotyczą również innych chorób. Padaczka, właśnie te wszystkie objawy mogą się pojawić przy SM-ie. Aha, czyli to taka może być kumulacja objawów, tak. Które no, wydawałoby się, że świadczą o innej chorobie, a tak naprawdę są SM-em. Czyli to jest taka podstępna choroba. To jest bardzo podstępna choroba, ponieważ ona nam daje jeden dzień fantastycznego samopoczucia, a rano wstajemy, nie jesteśmy w stanie wstać z łóżka. Okej, ale jak zdiagnozowałyście u siebie? Znaczy, no jak lekarze u was zdiagnozowali? W którym momencie? Co się takiego działo? To jest też temat rzeka, dlatego że lekarze najpierw jest na takiej zasadzie podejrzenie i czekają na rzut. I to jest też ten najgorszy okres, tutaj też walczymy. Ten rzut, czyli ten dzień, w którym macie problem ze wstaniem, tak? Ze wstaniem, ze wszystkim. Właściwie czasem człowiek jest taka roślinka zawieziona do szpitala i wtedy dostaje solmedron na jakby pobudzenie. Solmedron, czyli steryt? Steryt, tak. Głównie steryt, a potem ewentualnie wrzucają po wszelkich badaniach w jakiś tam projekt, program lekowy. I to jest ten problem, który nie tylko my jako my tu we Włocławku zauważamy, ale to już w całej Polsce o tym rozmawiamy, we wszystkie stowarzyszenia, że ten okres od tych pierwszych objawów, kiedy można by było zrobić rezonans i już, czy punkcję z kręgosłupa i już by było wiadomo, że jest to naprawdę SM i wdrożyć leczenie, to jest czekanie. I to jest najgorsze, bo to można poczekać i rok, i dwa na taki ten. I wtedy jakby ten człowiek, nie zdając sobie sprawy, że on nie może się męczyć, bo możemy rehabilitować się, ćwiczyć do pierwszego zmęczenia, takie są założenia, że nie wie, że nie może przebywać na słońcu, lubimy się opalać, przecież to wszystkich dotyczy. On czyli sobie szkodzi. Szkodzi, ta choroba, tak? I ta choroba tak delikatnie postępuje, jak przyjdzie ten rzut, to przyjdzie taki tragiczny. A gdyby od razu było wdrożone leczenie, bo dzisiaj już są leki, które powodują powstrzymanie, one nie wyleczą, one powodują powstrzymanie choroby, tych objawów chorobowych na jakiś czas. No to zazwyczaj kończy się to tak. W tej chwili też mamy jedną z naszych członkiń właśnie, która czekała na ten rzut
prawie 4 lata i jest w takim stanie, że nie widzi, leży, nie chodzi, nie może z nami się komunikować werbalnie, bo bardzo źle mówi, więc zanim to wszystko się tam, te mięśnie ustabilizują, bo to nie można przełykać pokarmu na przykład, czy płynów, no to znowu minie jakiś czas i zanim wejdzie w program lekowy, to będzie rehabilitacja, będzie wracała, żeby usprawnić swój organizm do jakiegoś stanu, żeby można było wyjść. A można było to zrobić już 4 lata temu. Okej, pani Mario, to ja od pani zacznę. A jak się okazało, że pani jest chora? U mnie diagnozowano, chyba z 10 lat. Mnie już mówiono, ja już byłam gotowa naprawdę uwierzyć, że symuluję, bo nikt nie mógł uwierzyć, że ja w wieku 38 lat nie jestem w stanie dziecka wziąć na rękę, którego urodziłam, a nie byłam w stanie, że ja jestem ciągle zmęczona, że jest mi ciągle źle, a przyszedł właśnie taki drastyczny moment, kiedy wysiadając z samochodu, tak jak mówię, rano wstaje, człowiek się czuje fantastycznie, wsiadłam w samochód, pojechałam załatwić coś. Zresztą na okrzei, z okrzei mnie zabrało pogotowie, bo wysiadając z samochodu byłam sparaliżowana, nic nie widziałam i usiadłam na wózek. No to cudownie, powiem szczerze. Oczywiście to jest... I wtedy dopiero zaczęto myśleć, co właściwie mi jest, że ja nie symuluję od porodu tego syna, że to nie jest, że kręgosłup, czy wymyślano mi cuda, błędnik, kręgosłup, symulacje, hipochondrie w końcu. W końcu ktoś doszedł do wniosku, że to tak, jest SM. Tak, że trzeba zbadać to dokładnie, co to jest i wtedy się okazało, że to jest SM. Pani Ewo, a pani? No, u mnie trochę. Ile pani ma lat, jeżeli mogę zapytać? Bo pani Maria powiedziała, że w wieku 38 lat. A pani w jakim wieku jest? Ja obecnie mam 33 lata. Czyli jest pani młodsza niż była pani Maria już kiedy chorowała? Tak, ja diagnozę miałam w 2017 roku. Czyli 5-6 lat temu? Tak, dokładnie. Więc czyli była pani jeszcze przed 30? Jeszcze tak. I u mnie to było też trochę inaczej, bo w sumie w 2014 urodziłam córkę. I to jest też tak właśnie wiązane, że SM u kobiet szczególnie objawia się po porodzie. I tu coś w tym jest, bo coś w tym rzeczywiście jest. Po porodzie, no tak z rok, półtora zaczęły się problemy u mnie ze zdrowiem. Dostawałam... Wtedy wszyscy właśnie myśleli, że to jest padaczka. Nagle dostawałam drgawek, kontakt się ze mną urywał i takie, no właśnie typowo jak przy padaczce, trzęsienie takiego organizmu było. I to zaczęło się nasilać. Miałam duże problemy z równowagą, z zawroty głowy silne. No i tak od jednego lekarza do drugiego, no oczywiście wszystkie badania, które miałam robione, były dobre. Głównie badania z krwi u nas są robione. Czy na SOR byłam 2 razy zabrana na półprzytomna, gdzie no, zemdlenie, nie wiadomo co się dzieje. To też większych tam badań nie robili. Aż w końcu moja babcia akurat bardzo nalegała, żeby zrobić prywatnie badania jakieś. Iść właśnie do neurologa prywatnie, zrobić rezonans prywatnie. No i rzeczywiście, jak zrobiłam rezonans prywatnie, to u mnie na rezonansie już było w opisie, że podejrzenie stwardnienia rozsianego. Z tym, że jak poszłam do pierwszej lekarki u nas we Włocławku na wizytę, już z opisem badania, to usłyszałam, że podejrzenie jeszcze nic nie znaczy. I jakby nie dostałam w ogóle, nie zostałam pokierowana też, co robić dalej, tylko po prostu zdana na siebie też byłam w tym. Gdzie pani trafiła w końcu? Kto tak zdiagnozował pani i pani już na te 100%? Udałam się z tym wynikiem do lekarza pierwszego kontaktu. Mam bardzo fajną panią doktor. Pokazałam jej to wszystko i ona mnie pokierowała do Grudziądza. I ja w szpitalu w Grudziądzu miałam diagnozę i potwierdzenie i do dzisiaj jestem pod ich stałą opieką. Okej. Okay. Jak wygląda wasz normalny dzień? Kiedy wy macie te rzuty? Kiedy wy czujecie, że coś się zadzieje? A to jest ciężko wyczuć. To jest znaczy... takie, przychodzi znienacka najczęściej. Ale nie macie takiego przeczucia? Bo to znaczy, czasami to jest. Po latach to się mam, bo ja wiem, kiedy dostanę rzut. Znaczy ja nie mam rzutu teraz właśnie od bardzo dawna, bo też wracając do metod leczenia, no są tylko programy, ale też my jako towarzystwo poznaliśmy wspaniałych profesorów i dwie osoby z Włocławka, w tym ja, jeszcze jedna, przeszłyśmy tą terapię komórek macierzystych, autoprzeszczep komórek macierzystych. Stąd ten mój stan od tych komórek jest taki, że ja nie,
Nie miałam jeszcze rzutu. Ja mam SM, ale nie miałam rzutu przez tyle lat. To jest już siódmy rok chyba. Mhm. Siódmy rok, jak jestem po tym. Natomiast przed tamtym okresem to ja byłam w stanie wyczuć, w którym momencie dostanę rzutu. No bo ludzie, którzy mają padaczkę, na przykład wyczuwają. Tak, i ten, ale... takie coś ja też wyczuwam, taki ten, ale taki typowo rzut, że na przykład my do końca nie wiemy. Nie będę planować na, jakby to ująć, nad ciałem, mhm. że na przykład miałam takie sytuacje, że szłam wieczorem spać, było wszystko dobrze, a rano ja nie mogę z łóżka wstać, bo mi nogi całkowicie sparaliżowało, tak? To na przykład tego już nie przeczuwałam. Mhm. Ale bo, taki... to, bo to bardzo często sami bierzemy, a boli głowa, więc to nic takiego. Tym tak. bardziej, że lekarze też nas tego nauczyli, bo z kolei idąc do lekarza, oni wszystko, co by człowiek nie powiedział, że żołądek go boli, to od SM-u, kręgosłup cię boli, to od SM-u. Jakby nie ma takiej kompleksowego też podejścia do tego pacjenta, nie? Tylko no, musimy sami, więc są osoby, które są w stanie to wyczuć, a są osoby, które bagatelizują, typu, a potknąłem się, a noga mnie boli. To na pewno mi zaraz przejdzie. Kręgosłup, to korzonki, czy tam coś, no po prostu no, sami też bagatelizujemy takie sytuacje, bo nie chcemy też jakby do końca wierzyć, że to już nastąpi, nie? Okej, okay. No to jak wygląda wasz taki dzień bez rzutu? W moim przypadku to ja się staram po prostu żyć chwilą. Ja nie myślę o tym, co będzie. Staram się, wyłączyłam jakby tą opcję u siebie. Mam córkę 9-letnią, więc tak naprawdę ja dla niej walczę, dla niej żyję i ja chcę, żeby ona też jak najmniej przez to cierpiała. Więc my normalnie wstajemy rano, śniadanie, szkoła, później jakieś czyli tam staracie wyjście. Się normalnie żyć. Tak, staram się jak najbardziej, chociaż nie powiem, są nawet no dzisiaj chociażby, tak, przy tej pogodzie ja po prostu usiadłam na łóżku, a nie wiem kiedy zasnęłam, tak, i no są takie sytuacje też, że nie zawsze do końca da się, tak w 100% jak zdrowa osoba, ale no ja mimo wszystko walczę, się staram i no, dla mnie jest to, że mam dla kogo też, tak? Jest ciężko, chociaż jest zauważalny też taki fakt, że kobiety z SMM są bardziej silne. Tak, to jest prawda. No bo, tak. bo nawet patrząc u nas, mężczyźni strasznie to przeżywają, się zamykają się przede wszystkim w sobie, nie wychodzą, są sfrustrowani. My jednak, jak, kobieta jakby ma jakiś tam cel, dzieci czy praca, mężczyźni bardzo szybko popadają w jakieś uzależnienia w związku z tym nawet. No, psychicznie są nie słabsi, radzą. Tak. Bardzo słabi są w tej chorobie mężczyźni. Może ogólnie są słabsi psychicznie, bo zawsze tak było mówione, że oni fizycznie, a psychicznie może słabsi. Może to po prostu przez sami. Nie, no tak widać. U nas właśnie to widać po członkach stowarzyszenia. A już po tej COVID-zie to już w ogóle w większości mężczyzn strasznie, żeśmy się spotkali po COVID-zie, bo przecież była ta przerwa, no to posunęli się bardzo, bardzo, naprawdę bardzo, właśnie psychicznie. Psychicznie, jakieś... ale tutaj jest też, tak jak powiedziała, że tą COVID-zie brak aktywności bardzo wpływa na to. Jeżeli nie ma tej codziennej aktywności fizycznej, to przy naszej chorobie naprawdę szybko wtedy postępuje. Tak. Dlatego jest towarzystwo. No właśnie, no to co z tym towarzystwem, bo teraz macie 10-lecie Włocławskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego. To co z tym towarzystwem? Bo Pani już tu parokrotnie wspomniałyście o tym towarzystwie. Co z nim? Daje Wam jakąś siłę, energię? Bo tak no mi się na wydaje. Pewno, no na pewno, bo wszyscy chętnie przychodzą, wszyscy chętnie uczestniczą. A ilu macie członków w ogóle? Ogólnie mamy 57 członków, z tym, że jest większość tych członków to są osoby, znaczy większość nie, około 15 osób to są osoby leżące. Ich rodziny również są u nas. I to my do nich jeździmy, oni nie są w stanie przyjść na zebranie, więc mamy ich pod opieką. U nas bardzo prężnie działa wolontariat, powiedzmy, tylko że to już są przyjaźnie, nie wolontariat. Nie? No, tak między sobą jesteśmy bardzo zżyci, jeden drugiemu jest w stanie wszystko zrobić i pomóc i stanąć na wysokości zadania, bo też wiemy, że z zewnątrz nie ma dla nas pomocy, nie? Więc my musimy też sami. I to im daje bardzo dużo, bo
Bardzo chętnie uczestniczą osoby, jeżeli są w stanie fizycznym, w wszelkiego rodzaju projektach. Są bardzo twórczy, jest artysta malarz, mamy fantastyczną dziewczynę, która pisze piękne wiersze. Jest to osoba, która fantastycznie potrafi jakby zorganizować na wesoło jakiś humor, powiedzieć kawał. No są mamy psychologa, mamy rehabilitantów wśród nas są, więc tutaj też możemy od tej strony liczyć, nie? Jakby jeden na drugiego. Spotykacie się? Spotykamy się w tym roku już tak dość regularnie będziemy to robić i robimy raz w miesiącu w Centrum Organizacji Pozarządowej Wolontariatu, bo nie mamy własnej siedziby, nie stać nas. Bo to też jest problem właśnie z tą pracą, nie? Gdyby była możliwość, to by większość osób pracowała, No, my mamy gorzej z pracą, bo po 4 godziny to jeszcze człowiek jest w stanie, powiedzmy, wytrzymać w jakichkolwiek warunkach, siedząc przy biurku czy nawet na produkcji, ale po 4 godzinach to już nie jesteśmy w stanie dalej, nie ma takiej pracy. Rozumiem. Ja jeszcze tu dodam, to jak pani zapytała, to towarzystwo nasze, to jak ja to mówię, to jest ta lepsza strona choroby. Bo to jest takie napędzanie siebie nawzajem, że widzimy, ktoś jest na wózku, ktoś ma gorzej, tu pomoże ktoś. To jest takie napędzanie się, właśnie tak jak Maja tu wspomniała, są przyjaźnie nawiązywane nowe. Ja pamiętam w moim przypadku, dość długo zwlekałam, żeby w ogóle się odezwać. Tak, ja się bałam, że to będzie na zasadzie, że jak ja zobaczę osoby w gorszym stanie, to ja się bałam, że to właśnie psychicznie mnie tak bardziej zdołuje, dokładnie, a to jednak poszło zupełnie w drugą stronę, jak zobaczyłam, że osoby będące na wózku, czy będące sparaliżowane, potrafią się śmiać, cieszyć się z życia, więc to dla mnie była jeszcze większa motywacja na przykład, więc ja mówię zawsze, to jest ta lepsza strona choroby. Macie wszystkich wrocławian, którzy mają tą chorobę? Mamy i osoby, nawet z Łodzi jest u nas jedna osoba. Z Konina już nie żyje, niestety też był. Mamy z gminy dosyć dużo osób. W Warzochewce jest też niedużo osób chorych na stwardnienie rozsiane. Byłam w szoku, jak się wszyscy zgłosili. No ale tam jest ich sporo. No, Bartek, Milena, Wilińscy, Basia. To już masz 4 rodziny. U Basi nie ma, że samo. No tak. Właśnie, bo tutaj nawiązując, bo też są choroby neurologiczne, inne choroby też do nas przychodzą, nie? Właśnie po paraliżach, po jakichś tam udarach też te osoby na wózku do nas przychodzą. Czyli też skupiacie większą ilość osób. Tak, też jesteśmy otwarci. A jak jest z pomocą państwa? Ciężko. To znaczy, my mamy ten program, żeśmy utworzyli, jak już dostaliśmy ten OPP, utworzyliśmy program gromadzenia środków 1% podatku dochodowego od osób fizycznych, teraz 1,5, więc od tego momentu już jesteśmy też trochę stabilni finansowo, tak bym powiedziała. Natomiast niestety nie możemy sobie pozwolić na jakiś tam chociażby właśnie lokal, nie? To wszystko odbywa się w domu albo w centrum. Albo po domach, bo to też tak jest, że jak imprezy na przykład na plenerze, to mamy gospodarstwo, w którym jest akurat osoba chora na stwardnienie rozsiane i całe gospodarstwo rolne jest do naszej dyspozycji. Łącznie z krowami, polami. Czyli dobrze się integrujecie. No bo nie ma takiej możliwości. Te fundusze są zawsze bardzo małe. Udało nam się pozyskać fantastycznych sponsorów. Raz dostaliśmy nagrodę od Instal projektu, jakąś tam wytypowali. Staramy się pozyskiwać też fundusze z pisząc projekty z Urzędu Miasta. Teraz będziemy w LGD, chcemy coś zobaczyć, może nam się uda i w ten sposób realizujemy. A też mamy takie projekty, które realizujemy bardzo małym kosztem, bardzo długo, zresztą podobno bardzo był chwalony przez Urząd Miasta, przez Wydział Zdrowia, ten kulawo-kulowy kros, bo nawet w tym roku dzwoniono, ale niestety też ze względu właśnie na stan nie zdążyłam napisać. Mamy problem, że nikt zdrowy nie chce przyjść do nas, boją się, bo jak gdyby był ktoś zdrowy, a chciał pomóc właśnie chociażby w pisaniu, bo tak jak mówię, to są albo rodziny, jeżeli jest w rodzinie ktoś zdrowy, to jest pracujący, no bo musi utrzymać rodzinę. Więc wy potrzebujecie osoby, która wam pomoże przy składaniu We wszystkim nam pomoże, czy chociażby na zasadzie takiej sekretarki, sekretarza, czy osoba, która by była pomocna, czy do pisania, czy załatwienia czegoś, nie? Zazwyczaj wtedy albo jeden jest chory, tak jak dzisiaj też moglibyśmy przyjść większą
grupa. Jeden nie leży, drugi nie może, trzeci się źle czuje. Więc i ciągle tylko te osoby, które są chodzące, są gdzieś na tym. A tu by się przydało. Planujemy właśnie w tym roku zrobić takie ogłoszenie. Być może się ktoś zgłosi. Chociaż my nie płacimy pensji, bo wszystko robimy charytatywnie. No rozumiem, społecznie. Społecznie. Czyli jakby ktoś chciał, to zawsze może do Was się zgłosić. A gdzie szukać kontaktu? Jesteśmy na Facebooku. Mhm. A jak na Facebooku się nazywa? WTSR. Wrocławskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego. Całą nazwę i wyskakujemy. Okej, okay, czyli można do Was na tym Messengerze? Tam są, tam są telefony, tam są podane telefony, mail, tak. Także okay. Można się kontaktować. Co byście powiedziały już tak na koniec osobom, które dopiero co zachorują albo są w trakcie diagnozy? Zazwyczaj po diagnozie zostaje sam z sobą, z myślami, więc zawsze, bo ktokolwiek się do nas zgłasza pierwszy raz, to właśnie tak mówi, że nie ma. O co też walczymy już na takim forum ogólnopolskim, żeby przy diagnozie jednak był ten psycholog i pomógł tej osobie pogodzić się z faktem, że już jest, że to jest nieuleczalna, niestety na dzień dzisiejszy nadal nieuleczalna choroba. Więc co my możemy zaoferować? Przede wszystkim możemy pokierować, co dalej, jak żyć z tą chorobą. Mamy psychologa, mamy terapeutów i zajęciowych, i fizjoterapeutów u nas. I na spotkaniach ostatnio też przyszła nowa pani, czy będzie członkiem, bo już się zapisała. I też była w szoku, bo też mówiła, że się najpierw obawiała, a też została jakby po diagnozie sama sobą i nie bardzo wie, gdzie się udać, do którego lekarza, gdzie jaki program lekowy jest, co można zrobić. Chociażby te komórki, które też są na tej stronie, tam na tej naszej stronie powiedziane, teraz też następne 10 osób z Polski będzie miała, od nas już 3 osoby robią badania, więc być może następne przejdą ten cykl leczenia i być może im pomoże. Więc mówię, no chętnie zapraszamy, jesteśmy otwarci, jesteśmy weseli, my nie rozmawiamy o chorobie, jeżeli już to indywidualnie, można się zawsze wyżalić. A jak co to imprezy robicie w gospodarstwie rolnym? Też. W tej chwili właśnie szykujemy się też grupą na wyjazd do Dziwnówka, tak? Już nie pamiętam. Do Dziwnówka na 2 tygodnie na turnus rehabilitacyjny. To całkiem nieźle tam u Was jest. Ośmioosobowa grupa imprezy, wyjeżdża. Turnusy rehabilitacyjne. Tak, no staramy się to mimo wszystko, mimo choroby staramy się, no tak jak mówiłam, żyć normalnie, podchodzić do tego ze spokojem, tak? No bo tutaj właśnie teraz dosyć stres mamy jakby od tej strony chorobowej, a jednak chcemy, żeby u nas było na zasadzie właśnie takiego wsparcia, żeby tak jak właśnie ktoś nowy przychodził, to żeby poczuł się, że da się po prostu żyć z tą chorobą. Ona była też właśnie w szoku, bo inaczej się spodziewała. Tak a propos, co robimy? Najbliższa impreza, na którą serdecznie zapraszamy. Zawsze zapraszamy wszystkich, bo co roku na ten Światowy Dzień Chorych na Stwardnienie Rozsiane organizujemy tak zwany turniej bowlingowy, że 10 osób niepełnosprawnych na wózkach, ich się podprowadza co niektórych nawet do tych kul, z 10 osobami sprawnymi z Wrocławka rywalizują. W tym roku udało nam się, że w tym roku mamy już sponsora. Sponsora, no nie sponsora, ale mamy osoby, już się zgłosiły do nas, które będą w zeszłym roku biegli na nas, dla nas na tym maratonie Anvilu, na tym półmaratonie Team Vireco. Ja mi się tak jakoś Ayreko mówią, tak? No Vireco w każdym razie też pozyskaliśmy fundusze i właśnie oni przyjdą, bardzo chcieli z nami, zresztą nas poznali, byli u nas na Wigilii, też zarówno dyrekcja, jak i ci sportowcy byli zaskoczeni, że my jesteśmy takim dość wesołym towarzystwem. Mówię, dość takim sprawnym mimo wszystko, mimo że trzeba pomóc właśnie wejść, czy zupełnie nawet umyć, czy nakarmić, bo też takie osoby mamy, że trzeba je po prostu nawet nakarmić, bo nie ruszają rękoma. No i właśnie, jeżeli ktoś ma ochotę, zapraszamy serdecznie jako kibica, czy żeby nas poznał. I kiedy? To jest 22 czerwca o 18 na Wysokiej, to jest basen. Tak, to tam, na basenie, na, tam, basenie, na, kręgla. Tak, na kręglach. To zawsze słuchacze nasi mogą się wybrać, pokibicować, chyba że będzie jeszcze jakieś wolne miejsce do rywalizacji. A jeżeli chorujecie, bądź ktoś z Waszej rodziny choruje i chcielibyście, żeby ta osoba trafiła do fajnego środowiska, to ja zapraszam do Wrocławskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego.
Tak, widnieją na Facebooku, chętni do pomocy, no i też sami potrzebują pomocy, osoby zdrowej, która przyjdzie im pomoże chociażby napisać wnioski. Ewa Tarnawska, Maria Mańkowska, moimi gośćmi, bardzo Paniom dziękuję. Dziękujemy. Dziękujemy.